przyjąć na klatę i żyć tym dalej, bo się nic nie zrobi. Teraz niewiele może zrobić, a jeszcze 4 lata temu w jego życiu działo się wiele. Maciej miał wiele pasji. Grał na gitarze, spotykał się ze znajomymi, studiował, pracował. Gdy miał 23 lata, dowiedział się o swojej chorobie. Jej objawy nie wskazywały początkowo na nic groźnego. Miałem objawy na początku. Troszkę krwi się pojawiało na papierze i właściwie zacząłem się leczyć na hemoroidy, a się okazało, że to był nowotwór. Złośliwy nowotwór odbytnicy. Liczne chemioterapie i radioterapie nie przynosiły oczekiwanych skutków, a wręcz pogorszyły stan Macieja. Przerzuty objęły płuca. Dodatkowe badania przeprowadzone na Węgrzech ujawniły w jego organizmie białko HER2, odpowiedzialne za raka piersi u kobiet. Niemieccy lekarze zasugerowali rodzinie starostów pozasystemowe leczenie immunoterapią. Po tym lekarstwie była jakby taka odpowiedź na to lekarstwo. Mieliśmy, ja wiem, gdzieś około 1,5 roku takiego w miarę spokoju. Choroba była, ale nic się dalej nie działo. Po odstawieniu tego lekarstwa okazało się, że nastąpiły guzy do głowy. I to była jedna z najgorszych chwil dla mamy Maćka. Przychodzą takie momenty, że to już człowiek nie wie, co po prostu zrobić. Co robić, wiedzą lekarze. Ich zdaniem lek przeciwko białku HER2 oraz lek na raka odbytu wraz z odpowiednimi suplementami mogłyby znacznie pomóc chłopakowi. Miesięczny koszt takiej kuracji to niestety ponad 20 tysięcy złotych. Ta suma przewyższa możliwości finansowe starostów. Z pomocą przychodzą przyjaciele chłopaka i fundacja Ukryte Marzenia. Maciej jest naszym podopiecznym od 30 marca 2016 roku. Trafił do nas z guzem, który po jakimś czasie okazał się złośliwy. W tym roku wspólnie z Chodziewskim Domem Kultury planujemy zorganizować zbiórkę dla Macieja podczas Chodziewskich Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych. Na portalu zrzutka.pl uruchomiono zbiórkę pieniędzy na jego leczenie. Do tej pory udało się zebrać ponad 24 tysiące złotych. Rodzina Macieja ma nadzieję, że zebrane środki pozwolą na zakupienie tak bardzo potrzebnych mu leków.